Rosji i nie tylko powrócił do prowadzenia zajęć, ale też sam bierze udział i widzę w nim wielką wolę i potrzebę powrotu do zdrowia i powrotu do wykonywania, do ćwiczenia i do wykonywania swojego zawodu. W dół, nie? Drugie po wierzchu. Trzecie mocno do przodu. Okej? Równo obciążone stopy, przednia stopa obciążona, tylna stopa obciążona. Trzy razy atak z różną penetracją celu, nie? Jest normalnie po wierzchu głęboko. Jestem zdziwiony. Naprawdę wracam do zdrowia w błyskawicznym tempie. Jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu widziałem go, jak chodził o kulach, a kilka miesięcy później, jak zawsze, zdobył tylko dwie wygrane na 10 walk z nim, a więc widać, że naprawdę wraca do formy, wraca do walki i to jest tylko kwestia czasu, kiedy powróci cały. Niezależnie od tego, jak wymagający był przeciwnik, potrafiłem zachować spokój. Druga rzecz to jestem bardzo zadowolony z przygotowania, które prowadził Michał. Pokazał mi przede wszystkim moje całkiem dobre strony w czambarze. Bardzo dużo wskazał mi błędów, które robiłem i dzięki temu cała ta podróż była dosyć pouczająca, zarówno pod względem technicznym, jak i powiedzmy mentalnym. Bardzo dobrze. Pod kątem doświadczenia, zebrania doświadczenia sportowego to świetnie, bo odbyliśmy wiele walk z różnymi zawodnikami z wielu krajów. Jeżeli chodzi o zdobycie medalowe, to akurat przy tej okazji nie było żadnej. Odpadłem na etapie około ćwierćfinałów, także jeżeli chodzi o medale, to nic, ale jeżeli chodzi o zdobycie doświadczenia i satysfakcję z branżą w zawodach, to bardzo dobrze. Jako? Jakim trenerem jest Michał? Według mnie bardzo dobrym. Wie na co zwrócić uwagę i stara się zawsze wyciągnąć najlepsze cechy z zawodu.